Cześć. Wiosna. Wiosna to okres ożywienia przyrody. Także dla ptaków jest to taki czas bardzo wytężonej pracy. Między innymi okres godowy, co możecie teraz zobaczyć i usłyszeć. Ponieważ wiele ptaków jest wokół nas, żyją w miastach, blisko osiedli, to łatwo je obserwować. No i dzisiaj właśnie kilka ciekawostek związanych z dzikimi gołębiami, które możemy spotkać za oknem. Dlatego właśnie towarzyszy mi Ksawery. Ksawery jest domowym gołębiem, jest to cukrówka, ale jego kuzynów, sierpówki, czyli synogarlice tureckie, możecie zobaczyć właśnie dziko żyjące, blisko też ludzi. Bardzo podobnie wyglądają. A jeszcze łatwiej zaobserwować grzywacza, największego gołębia, który żyje w Polsce, dzikiego gołębia. Grzywacze są większe od takiej cukrówki, od ksawerego. I też mają bardzo ciekawe tutaj zwyczaje. Grzywacze są właśnie największymi gołębiami dzikimi żyjącymi w Polsce. Można je rozpoznać po tym, że głowę oraz grzbiet mają taki szaro-niebieski. Na piersi z kolei i na brzuchu mają taką barwę szaro-różową. Po bokach szyi też połyskują tak na zielono, na fioletowo pióra. Ale swoją nazwę zawdzięcza piórom innego koloru, a mianowicie białego. Ma bowiem grzywacz po bokach szyi takie białe plamy, a oprócz tego jeszcze takie białe przepaski na skrzydłach. Więc jak zobaczycie lecącego gołębia, który ma takie białe pasy, białe przepaski na skrzydłach i białe plamy po bokach szyi, no to będzie właśnie grzywacz. Grzywacze zamieszkują niemal całą Europę, częściowo także Azję. W naturze żyły i dalej żyją w takich przesiedlonych lasach liściastych oraz mieszanych. Natomiast od połowy XIX wieku zaczęły przenosić się do miast. Na początku proces ten następował w zachodniej Europie, w miastach zachodniej Europy i przesuwał się coraz bardziej na wschód. Podobnie w Polsce. Najpierw pojawił się w miastach na zachodzie kraju, a dopiero później we wschodniej części Polski. I tak w Poznaniu grzywacze pojawiły się już na początku XX wieku, a w miastach właśnie na wschodzie, gdzieś w latach 70., 90. ubiegłego stulecia. Grzywacze możemy spotkać od marca tak do października, na zimę odlatują do zachodniej Europy, bo tam jest łagodniejszy klimat i łatwiej jest o pożywienie. Wiosną możemy usłyszeć ptaki, które właśnie wydają różne dźwięki, śpiewy, przywołują się różne gatunki. Różne gatunki oczywiście mają charakterystyczny śpiew, czasem jest bardziej rozbudowany, czasem mniej, ale są też ptaki, które nie śpiewają, a sygnalizują o swoim istnieniu trochę w inny sposób. Przykładowo dzięcioł duży. Taki najpospolitszy gatunek dzięcioła, który też możemy spotkać w lasach i w parkach, chcąc właśnie przekazać jakąś informację o swoim istnieniu, stuka w gałąź, w takie suche konary, najlepiej jak są wypróchniałe w środku, wtedy taki konar działa jako takie pudło rezonansowe i seria takich szybkich uderzeń właśnie roznosi się dosyć daleko, więc jeśli usłyszycie takie szybkie uderzenia, to będzie to właśnie informacja nadana przez dzięcioła, że tutaj jestem, tu jest terytorium, szukam jakiegoś towarzysza, partnera i właśnie w ten sposób się odzywają. A wracając do grzywaczy, grzywacze też właśnie odzywają się, chcąc się przywołać. No i te dźwięki, które wydobywają, nazywamy gruchaniem. Mieliście okazję już usłyszeć przed chwilą, jak Ksawery tutaj gruchał troszeczkę na moim ramieniu. Każdy gatunek grucha troszeczkę inaczej. W przypadku grzywacza jest to takie niskie, są to takie niskie, trochę ochrypnięte dźwięki i one są pięciosylabowe, brzmią mniej więcej tak.
Gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu. Wybaczcie za moje zdolności wokalne, ale na pewno jak znajdziecie w internecie, poszukacie, to znajdziecie jakieś filmiki właśnie z głosami też grzywacza albo innych gołębi i będziecie mogli się przekonać, że te dźwięki, to gruchanie różni się od siebie i łatwiej Wam będzie rozpoznać, który gołąb gdzieś podczas jakiejś wycieczki właśnie dał się taki popis, którego usłyszeliście. To nie koniec takich zachowań godowych grzywaczy, bo oprócz takiego gruchania jeszcze możemy tutaj, oprócz takiego gruchania możemy jeszcze zobaczyć lot tokowy. Wtedy gołąb zrywa się dosyć ostro w górę, klepiąc tak skrzydłami, słuchaj, takie charakterystyczne klaskanie, a potem szybuje w dół właśnie w stronę partnerki, starając się zrobić na niej wrażenie. Kiedy już ptaki dobiorą się w pary, można zobaczyć, jak gdzieś siedzą, jak się skubią, iskają. Tutaj przed chwilą Ksawery też próbował skubać mnie tak trochę po uchu. No i też często się mówi, że jakaś para zakochanych, jak widzimy, także ludzi właśnie zakochanych, że tak gruchają jak właśnie dwa gołąbki, no to się wzięło właśnie z tych zachowań, z takiego jakby okazywania sobie czułości przez te ptaki. Pary grzywaczy są monogamiczne, przynajmniej w danym sezonie. Jeśli jednak w kolejnym sezonie spotkają się znowu, to szybciej zakładają gniazdo, w przeciwieństwie do na przykład takiej pary nowożeńców, która po raz pierwszy się spotkała i po raz pierwszy właśnie zakłada takie gniazdo. Monogamia nie jest zbyt częsta, pospolita wśród ptaków, zwłaszcza u małych ptaszków. Naukowcy zbadali, że na przykład różne gatunki sikor, pokrzewek, muchołówek potrafią się zdradzać, mimo że są w parach też takich monogamicznych. Jeden z gatunków, nawet czubatka, tworzy pary na całe życie, co sprzyja ich osiadłemu trybowi życia i przywiązaniu do terytorium, to jednak wiele gatunków sikor, chociażby, czy takich innych mniejszych ptaków, mimo że jest w parach takich monogamicznych, to potrafi się zdradzać i no właśnie naukowcy zbadali, że nawet 10-40% jaj właśnie pochodzi, jest wynikiem takiej zdrady. A wracając do grzywaczy, grzywacze, kiedy już dobiorą się w pary, to zaczynają budować gniazdo. Gniazda budują w koronach drzew, na krzewach, czasami też na budynkach, jeśli żyją w miastach, na wysokości 3 do 5 metrów. Gniazdo zbudowane jest z gałązek, buduje oboje ptaków, oboje z pary, aczkolwiek samiczka tutaj ma większy udział, samiec bardziej przynosi materiał do budowy. Gniazdo wygląda jak taki szeroki talerz, jest dosyć niedbałe, ułożone z tych gałązek, bywa, że rozpada się jeszcze przed końcem gniazdowania. Także nie jest to zbyt trwała konstrukcja. Sam też widziałem, jak takie rozpadające się gniazdo posłużyło jako źródło materiału dla innego ptaka, dla sroki, która podbierała już takie opuszczone gniazdo, podbierała gałązki na swoją konstrukcję. Gniazdo sroki możecie rozpoznać po tym, że jest zazwyczaj gdzieś wysoko w koronie drzewa, na tych cienkich gałązkach, gdzieś na czubku i przypomina kształtem kulę z takich gałązek. To dlatego, że te bardziej doświadczone ptaki nad gniazdem budują jeszcze taki swoisty daszek. Więc z daleka wygląda jak taka kula z patyków. Kiedy grzywacze skończą budowę gniazda, no to pora, aby pojawiły się w nim jajka. No ja tutaj mam takie jajko. Oczywiście to nie jest jajko grzywacza, ani żadnego innego gołębia, bo porównując na przykład z moim szkieletem, czy z Ksawerem, który tutaj mi towarzyszy, widać, że to jajko jest za duże. Cały taki gołąb by się zmieścił, dorosły nawet w środku takiego jajka. To jest jajko strusia. Jajka gołębi są o wiele mniejsze. W przypadku grzywacza w gnieździe pojawiają się najczęściej dwa jajka, choć może być nawet trzy. Są one białe, więc dosyć łatwo zauważalne, więc gołębie muszą pilnować przed różnymi amatorami tych jajek, żeby nie zostały im podkradzione. Bywa, że nawet przez gniazdo gdzieś taki pomiędzy ciemnymi gałązkami te białe jajka prześwitują. Wysiadywanie jajek zajmuje około 17 dni.
a później wykluwają się młode. Młode są ślepe i gołe, mają skórę taką szaro-niebieską, czasami też jest taki żółty albo pomarańczowy puch. Przez pierwsze 5 dni karmione są wydzieliną, która powstaje w wolu dorosłych ptaków, jeszcze w czasie wysiadywania. Można powiedzieć, że takie swoiste ptasie mleczko. A później rodzice już przylatują, przynoszą pokarm gołębiom. Młode przebywają w gnieździe jakieś 3-4 tygodnie. Później już gniazdo opuszczają. Po 30 dniach są zdolne do lotu. I mimo, że już są w stanie latać, to samiec jeszcze je dokarmia, gdy tymczasem samica grzywacza może już znosić kolejne jajka, bowiem lęgi grzywaczy mogą odbywać się kilka razy w roku, nawet do 4 razy takie lęgi trwają. Więc można kilka razy obserwować właśnie cały proces wysiadywania i tutaj tych jajek i wykluwania się młodych. Młodociane osobniki różnią się od osobników dorosłych. Nie mają jeszcze tych charakterystycznych białych plam po bokach szyi. Mają ciemny dziób, a dorosłe ptaki mają dziób w kolorze takim pomarańczowo-czerwonym i mają też ciemne oczy. Gdy tutaj dorosłe ptaki mają taką żółtą tęczówkę w oku, więc można powiedzieć takie żółte oczy. Dla porównania akurat cukrówka Xawery, który tutaj mi towarzyszy, ma taką tęczówkę bardziej czerwoną. Także jak widać, takie zwyczaje ptaków mogą być bardzo ciekawe, warto je podglądać i warto tutaj poznać bliżej tych naszych pierzastych sąsiadów. Tak jak już mówiłem, w przypadku grzywaczy kilka razy można podglądać, jak składają jaja, jak pojawiają się młode gołębie, bo takie lęgi trwają kilka razy w ciągu roku. Także zachęcam właśnie do takich przyrodniczych obserwacji zarówno gołębi, jak i innych ptaków. Zależy, jakie ptaki właśnie są waszymi sąsiadami, jakie wam towarzyszą, bo warto właśnie poznać, kto też żyje właśnie w naszym sąsiedztwie. To tyle ciekawostek dotyczących ptaków, dotyczących grzywaczy na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami i razem z Xawerem życzymy wam udanej majówki.